Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i mamy dwa nowe skiny i zbierak w sklepie i są to ninjowie, czy jak to się zwie. I mamy tak, babeczkę Kuno, która według mnie jest naprawdę świetna, do tego mamy podwójną Kamę, czyli Bugbling, który na pierwszy rzut oka mi się bardzo podoba. I mamy Kenjiego, Kenji. Facet troszeczkę słabszy mi się wydaje od babeczki, chociaż też jest fajny. I ma ładny Bugbling, taki pół plecak z kataną jakby doczepianą. I mamy nabijacz. Nabijacz zbiera, który wygląda ładnie. Zobaczymy, jak brzmi w grze. I ze mną jest dzisiaj Young Gabson. Siema, Gabson. Siema, siema. I Young Gabson specjalnie kupił faceta, żeby być na odcinku. To się szanuje. Dlatego serduszka dla Young Gabsona w komentarzach. I lecimy na plac zabaw, zobaczyć, jak te skiny wyglądają. Wydaje mi się, że babeczka jest totalnym kocurem. Jak ci się podobają skiny? No, generalnie skiny są mega sztos. Babeczka jest trochę lepsza według mnie niż facet, ale facet też jest spoko. No tak, dokładnie tak, według mnie też babeczka super, facet spoko, ale nie jest taki... Jakbym miał wybierać albo to, to wziąłbym babeczkę na 100%, ponieważ jest naprawdę świetnym skinem. Według mnie i ładnym, i tryhardowym, i nawet spoko kolory ma, bo nie są takie przesadzone. Więc zobaczmy sobie na placu, choć może na przyjemny park polecimy. Ty no, sztosik fajny. Prawie jak postacie z Ratowania Świata. Przenoszenie się na wyspę, 40 godzin później. Okej, działa. Lecimy szybko po jakieś bronie. A jest do tego jeszcze ta emotka po... postura mnicha, czy tam... Jakoś tak też ją zakupiłem, zaraz wam też pokażę. Ona była już kiedyś, ona nie jest nowa, była już kiedyś, więc zaraz zobaczymy. Okej, do tego... No, sztucer mam tak średnio trochę, ale i tak zobaczymy, czy ten kok nie przeszkadza. Zepię potki właściwie na tym trybie. Okej, okay. Pierwsze co zobaczymy, no to zbierak oczywiście, jak brzmi. No i powiem wam, to trochę świszczy, ale nie jest źle. Nie jest źle, naprawdę, nie kuje w uszy ten zbierak. Wydaje mi się, że spoko i nawet ładny ten zbierak, powiem wam szczerze. Podoba mi się taki właśnie motyw zwykłego zbieraka, który wygląda jak taka siekierka, bądź taki topór i tylko tyle. I to mi się podoba właśnie, że nie jest jakiś przesadzony. Dobra, do tego babeczka, jak ten kok przeszkadza w wychylaniu. Nie, wydaje mi się, że normalny skin. Normalny skin, typowa tryhardówka taka. Nawet ładnie wygląda. Jeżeli chodzi o faceta, zejdźmy sobie do faceta. Proszę mi pokazać, jak ty wyglądasz. Bugbling, wydaje mi się, że babeczka ma dużo lepszy bugbling niż facet. Ale facet też ma nawet spoko tą katankę. Do tego... Wyglądasz trochę jak Yasuo z tego, z League of Legends. Chyba tak. Trochę tak mi się wydaje. Nie no, babka super jest skinem. Naprawdę, wydaje mi się, że to w tym sezonie to są pierwsze skiny, które są naprawdę świetne. Nie licząc właśnie tego Sunbirda, bo Sunbird był fajnym skinem, ta babeczka taka w leginsach, co mówiliście, że fajne ma, nie powiem co. To wydaje mi się, że był super skinem, ale te skiny są... Ten skin właśnie babeczki jest o niebo lepszy, naprawdę. Tak mi się wydaje, dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak wam się to podoba. Gabson tutaj widzę buduje. No nie no, facet jest taki średni. Chyba. Zobaczcie, jak Gabson specjalnie kupił faceta, żeby mi w odcinku pomóc. No to jakiś szacunek czego musi być, prawda? Co tam, Gabson? Pozdrawiasz kogoś? Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy oglądają odcinek i zostawili łapeczkę w górę. O, właśnie. A z jakim kodem kupiłeś skina? Z kodem Paczol. Myślałem, że powiedz co innego. Dziękuję bardzo, że wybrałeś mojego kodu. Naprawdę szacuneczek. Fajna jest ta postura mnicha. Nie, przysiady w stylu Shaolin. Widziałem na BCC, że często mijali snajpy takim czymś. I scenariusz. Dobra, lecimy do lobby zobaczyć bugblingi, co? Spoko. Lecimy do lobby zobaczyć bugblingi, jak wyglądają. Okej, jeszcze teraz chyba nie słyszy mnie Gabson. O, słyszy mnie teraz Gabson. Jeżeli znajdziesz coś fajnego do twojego bugblinga, to mi powiedz, to też zobaczymy. I teraz tak, Lux. Spoko ten bugbling wygląda, powiem wam szczerze. Naprawdę, bugbling naprawdę ładny. Fajny dali ten bugbling. Dobra, dalej, co mamy? Anilice. Dzika karta była wczoraj. Chyba dalej jest, czy nie?
Jest dalej w sklepie, nie ma dzikiej karty. Tylko była przez jeden dzień dzika karta. A tutaj hybryda. Do hybrydy ładnie wygląda, pasuje nawet. Tu do darmowego skina, do naszego ulubionego drifta, zobaczymy jak wygląda. Nie no, bugbling ładny, nie będę sprawdzał wszystkich skinów, oczywiście bym musiał cały czas obracać. Ale bugbling ładny, weźmy sobie jeszcze ten drugi bugbling. A tu jest ten bugbling, zobaczmy sobie. Też jest spoko, nie jest taki zły, powiem szczerze. Ten bugbling nie jest zły, aczkolwiek dużo lepszy jest ten od babeczki. Tutaj jak? Spoko. O, tutaj ładnie do babeczki właściwie pasuje ten bugbling bardziej. Do czarnego rycerza nie pasuje według mnie. Czerwony. Dzika karta. Nawet ładnie. Co jeszcze tu mamy? Co byście chcieli jeszcze zobaczyć? Pewnie jakieś tryhardowe skiny, co? Jakiś dół tego skina. Tu bardzo ładnie pasuje. Do Recon Specjalist. Weźmy jeszcze tą, o tą. Tą sprawdźmy. Też nawet spoko. Jeszcze piłkarka ostatnia. O, ta piłkarka jest najlepsza. Nie. Nie, nie, nie. Dobra. W takim razie oceny takie, że babeczka jest mega fajnym skinem. Z mega fajnym backblingiem. Ta emotka nawet spoko jak za 200. Aczkolwiek wiecie, jak co ja uważam o emotkach. Emotki są tylko i wyłącznie for fun. For fun. To nie są emotki, nic nie zmieniają w grze, nic wam nie poprawiają wyglądu postaci i tak dalej. Chyba, że macie taką emotkę. No jak takie postacie z ratowania świata, nie? O, nawet chyba już mnie, o, słychać mnie właśnie. Jak takie postacie z ratowania świata. Dobra, Gabson, dziękuję ci bardzo, że mi pomogłeś w odcinku. Właśnie bardzo szybko skończyliśmy odcinek. Nie wiem, czemu tak szybko poszedł. Dziękuję ci bardzo. I co? I żegnamy się, nie? Pamiętajcie, kod patrzą w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Subskrypcja, łapka w górę. I komentarz jakiś napiszcie, jak wam się podobają skiny. I czy spoko dalej jakąś, nie wiem, macie może jakąś innowację dla tej serii? Coś nowego wprowadzić? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku i na turnieju. O właśnie, na turnieju miałem się wam się pochwalić. Na solo sobie wbiłem 39 w 4 gry. A na duo 113, więc spoko nawet. Więc widzimy się jutro na turnieju o 18 chyba. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, Gabson. Cześć. O, no to Darka.